Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Ostry dyżur prawniczy. Dzisiaj zajmiemy się wekslami. To fascynująca ustawa, fascynujące prawo wekslowe wprowadzone, co warto przypomnieć, dekretem prezydenta Mościckiego w 1936 roku. Jeszcze niektórzy twierdzą, że to ostatnia porządnie napisana ustawa obowiązująca w Polsce. Zapraszam. A moim i Państwa gościem jest ekspert z tej dziedziny, pan mecenas Szymon Topa, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów, Lech Obara i współpracownicy. Kłaniam się, panie mecenasie, witam serdecznie. Dzień dobry panie doktorze. No właśnie, panie mecenasie, to może najpierw rozszyfrujmy, co to jest w ogóle weksel, bo tak się trochę nam kojarzy troszkę z zeszłą epoką, troszkę wyszły nam z użycia takiego codziennego te weksle, więc zatem co to jest weksel? Żeby było jeszcze ciekawie, generalnie nie ma definicji weksla jako takiego. Ustawodawca nie określił, czym dokładnie jest weksel, ale określił za to, jakie musi zawierać elementy dany tekst, żeby móc uznać go za weksel. To ja wejdę w słowo, to niekoniecznie jest, niekoniecznie trzeba wypełniać takie blankiety, kiedyś były wekslowe, żeby weksel był wekslem. Zgadza się. Oczywiście weksel może być wypełniony na jakimkolwiek, nazwałbym to, nośniku druku tekstu w zasadzie, tak? Może to być zrobione na zwykłej kartce papieru, może być zrobione na pocztówce, może być również na kawałku czy fragmencie gazety, tak? Można zawrzeć przyrzeczenie zapłaty pieniędzy na określoną osobę i taki kawałek papieru będzie również wekslem, jeśli oczywiście będzie zawierał te elementy, które są wymagane przez ustawę. Zanim zapytam dokładnie o te elementy, to przypomnę, że jak zwykle po naszym programie można jeszcze przez godzinę po programie zadzwonić do pana mecenasa, który jest tak uprzejmy i zgodził się odpowiadać na państwa pytania. Jak zwykle pewnie pytań będzie bardzo dużo, panie mecenasie. No właśnie, jakie elementy weksel musi zawierać, żeby można było mówić o tym, że jest wekslem? No przede wszystkim musimy go nazwać jako weksel, czyli w treści tego dokumentu powinno być określone, że mamy do czynienia z wekselem. Powinien być określony w tym języku, w jakim sporządzamy ten weksel, ten tekst. Istotą treści tego weksla jest oczywiście przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniężnej. Chodzi oczywiście o przyrzeczenie bezwarunkowe. Nie możemy w tym tekście określać jakiegoś warunku, od którego uzależniona jest zapłata, ta suma pieniędzy, którą wpisujemy na wekslu. Innymi słowy, skoro w wekslu powinniśmy wpisać, że przyrzekamy, czy po prostu zobowiązujemy się, zapłacimy jakąś określoną sumę, ale nie powinniśmy wpisywać, że na przykład będzie to pod warunkiem zawarcia jakiejś umowy, albo pod warunkiem, że pojadę do Biłgoraja na przykład, tak? Albo też tak, jakikolwiek nie może być. Istotą weksla jest oczywiście bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty pieniędzy. Należy oczywiście określić chociażby nazwisko osoby, na rzecz której ma być to zapłacone, datę i miejsce, w którym wystawiamy ten weksel, no i oczywiście termin, w jakim przyrzekamy, że te pieniądze, tą sumę pieniężną zapłacimy. No i równie ważny element to jest oczywiście podpis. To właśnie ten podpis powoduje, że podpis oczywiście wystawcy, tej osoby, która zobowiązuje się, że zapłaci te pieniądze, stanowi jakby źródło odpowiedzialności danej osoby, która pod tym przyrzeczeniem się podpisuje. Pan mecenas wspomniał o kwocie, która ma być przyrzeczona do zapłaty. No tymczasem często się zdarza, że na przykład w banku żądają od nas weksla bez wpisania kwoty, weksla in blanco. Czy to jest w ogóle ważny taki weksel? No oczywiście taki weksel jest ważny. Jeśli wypełnimy taki dokument, blankiet i podpiszemy się pod nim, przy czym no jest takie zastrzeżenie, my prawnicy mówimy, że to jest weksel niezupełny, bo on ściśle rzecz biorąc nie zawiera tych elementów, które mówimy o, który powinien zawierać weksel, ale co jest istotne, chodzi o to, żeby weksel, czyli dokument, z którego my wywodzimy nasze roszczenie, czyli wierzyciel oczywiście, wierzyciel wekslowy, jeśli wywodzi swoje roszczenie, musi mieć weksel wypełniony na dzień przedstawienia do wykupu. Dlatego taki weksel in blanco nazywa się wekslem niezupełnym, dlatego że on daje możliwość wierzycielowi go wypełnić, żeby zawierał wszystkie te elementy, które dają mu uprawnienia przedstawić go dłużnikowi do wykupienia i w tym momencie ten weksel będzie ważny, spełniał wymagania ustawy i będzie podstawą, czy będzie źródłem odpowiedzialności osoby, która pod tym wekslem in blanco się podpisał. A czy ten wierzyciel wekslowy może wypełnić ten niezupełny weksel dokładnie według swojego uznania, czy jednak w jakichś granicach? No właśnie, tu generalnie trzeba pamiętać o tym, że weksel in blanco zwykle wystawiamy po to, żeby zabezpieczyć jakąś wierzytelność, która wynika na przykład z umowy pożyczki, z umowy kredytu albo z umowy. Zakładam, że nie wystawia się takiego weksla bez takiego celu, bo inaczej wtedy to faktycznie wierzyciel miałby jakby w pewnym sensie dowolność. Chyba że były jakieś okoliczności, które upadały do wydarzenia, jaki był cel wywienia tego weksla, ale to jest jakaś sytuacja w praktyce pewnie niewystępująca. Wystawiamy zwykle po to, żeby zabezpieczyć pewną wierzytelność, żeby wierzyciel, jeśli nie wywiążemy się z jakiegoś zobowiązania, na przykład z umowy pożyczki, mógł wypełnić ten weksel, wpisać kwotę, na jaką pożyczkę żeśmy nie spłacili i dzięki temu wekslowi pójść do sądu. I właśnie ten stosunek podstawowy, jak my prawnicy nazywamy, ten, który jest zabezpieczony za pomocą weksla, wyznacza granice, w jakich wierzyciel wekslowy może weksel wypełnić. Innymi słowy, jeśli ze stosunku podstawowego, z tej umowy pożyczki będzie wynikało hipotetycznie, że z 35 000 umowy pożyczki zaciągniętej nie zapłaciliśmy 20 000 i taka jest nasza zaległość, no to wierzyciel nie może wypełnić weksel na kwotę większą. Nie powinien przynajmniej. W sytuacji, kiedy wypełni weksel na kwotę większą niż faktycznie istnieje zobowiązanie wynikające ze stosunku podstawowego, no to dłużnik w takim procesie może podnosić zarzut, że został weksel wypełniony nieprawidłowo. Panie mecenasie, trzymając się tego przykładu pożyczki zabezpieczonej wekslem, czy może się zdarzyć, no bo myśmy zawarli umowę pożyczki, nie wiem, z jakimś bankiem czy z jakąś instytucją, a z tym wekslem do nas zgłasza się ktoś zupełnie trzeci. Czy to jest prawidłowa sytuacja? Jak zostało wspomniane wcześniej, faktycznie w wekslu powinniśmy określić osobę, której ma przysługiwać te pieniądze, którym przyrzekliśmy w wekslu. Ale też przepisy przewidują taką sytuację, że zresztą to wynika z istoty tego weksla, po to on powstał, żeby można było go indosować. Można było przenieść uprawnienia z tego weksla na inną osobę. Dlatego też się mówi, że weksel ma tą funkcję też płatniczą, czyli ma taką wartość i może również służyć komuś, żeby w ten sposób zapłacić komuś takim wekslem. No i żeby ten weksel pełnił taką funkcję, to przewidziano... Pamiętamy z Ziemi obiecanej, że płaciło się czyimiś wekslami. To było taki... Zgadza się. Po prostu wierzyciel na tylnej stronie weksla określał, że ustępuje weksel na rzecz jakiejś osoby, określał to z imienia i nazwiska, chociaż oczywiście albo nazwę osoby prawnej, datę tego indosu i swój podpis składał na potwierdzenie, że przekazuje uprawnienia temu nowemu wierzycielowi i oczywiście ważny warunek, musiał ten weksel fizycznie przekazać danej osobie, bo jakby istotą weksla jest taka, że posiadacz osoba domagająca się zapłaty z weksla musi być w posiadaniu ten weksel. A wystawiając weksel możemy zastrzec, że to jest weksel, z którego może skorzystać tylko ta osoba, której ten wierzyciel, podstawowy wierzyciel wekslowy? Czy to prawo do indosowania jest, no, obowiązuje niezależnie od naszej woli? Generalnie taka jest zasada oczywiście, ale w wekslu można zastrzec, że taki weksel wystawiony przez nas nie będzie mógł być indosowany, czyli nie będzie można przekazać na inną osobę. Jest to dosyć ważne, warto o tym pamiętać, w szczególności kiedy udzielamy weksli in blanco na zabezpieczenie jakiejś wierzytelności. Indos ma, musimy pamiętać, że indos ma to do siebie, że nabywca wierzytelności, który nabył ten weksel od wierzyciela, któremu wystawiliśmy weksel, ma taki pewien przywilej w pewnym sensie, że ten weksel nie opiera się już na stosunku podstawowym, jest oderwany od stosunku podstawowego. Wierzyciel nie musi się zastanawiać nad tym, jak dostał weksel, ile faktycznie byliśmy winni z tej umowy pożyczki, z powodu której wystawiliśmy ten weksel. Nie możemy takiemu wierzycielowi już zarzucić, że weksel został wystawiony nieprawidłowo, chyba że udowodnimy, że on miał o tym wiedzę, jaki był ten cel tego weksla i jaka była rzeczywista wierzytelność z tytułu zabezpieczonej wierzytelności. Panie mecenasie, czy weksel się przedawnia i dlaczego to jest takie atrakcyjne jednak nadal narzędzie zabezpieczania? Bo została tak funkcja gwarancyjna weksla w faktycznym użyciu. Dlaczego ona nadal jest tak atrakcyjna właśnie? Po pierwsze, jeśli chodzi o przedawnienie, no to tak, weksel się przedawnia jak każde roszczenie majątkowe w terminie 3 lat. Od dnia płatności, tak? Czyli my musimy liczyć 3 lata od dnia płatności, który jest w wekslu wskazany. Przy czym jeśli chodzi o weksle gwarancyjne, też warto sprawdzić, czy to zobowiązanie, które stara się wierzyciel dochodzić za pomocą tego weksla, samo w sobie się nie przedawniło, czyli to zobowiązanie ze stosunku podstawowego. Innymi słowy, jeśli pożyczka nam się przedawniła, wierzycielowi się przedawniła, to on już nie powinien, nie może za pomocą weksla domagać się, jakby dochodzić tej należności, wystawiając weksel, wypełniając weksel i idzie do sądu i wskazuje, że jakby roszczenie z weksla się nie przedawniło. Oczywiście zdarza się to bardzo rzadko. Ale weksel jest atrakcyjny, dlatego że ułatwia dochodzenie należności. To jest przede wszystkim o to chodzi, ponieważ dzięki temu wekslowi wierzyciel może domagać się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Nakaz zapłaty jest wydawany na posiedzeniu niejawnym na podstawie samego pozwu, który został złożony przez takiego wierzyciela. Jeszcze zanim sąd zapozna się ze stanowiskiem pozwanego dłużnika, co do tego, czy ta wierzytelność się należy wierzycielowi, czy nie, taki nakaz zapłaty wydaje, przesyła to do dłużnika i ten nakaz zapłaty ma już moc tytułu zabezpieczającego. Wierzyciel może posłużyć się takim nakazem zapłaty, by pójść do komornika. Komornik może dokonać zajęć, ruchomości, nieruchomości, żeby zabezpieczyć na czas postępowania majątek u dłużnika. Mało tego, żeby zaskarżyć taki nakaz zapłaty, dłużnik ma na to 14 dni i do tego musi jeszcze uiścić opłatę. Ta opłata to jest 3/4 opłaty sądowej, jaką zwykle uiszcza powód, który wnosi pozew. Czyli mamy do czynienia jakby z przerzuceniem ciężaru prowadzenia procesu na de facto dłużnika. Bardzo muszę tutaj zakończyć. Cisną się na usta następne pytania, na przykład co zrobić, jak się zgubi weksel, zwłaszcza weksel in blanco, co wtedy należy zrobić, ale polecam telefon do pana mecenasa, który przez godzinę jeszcze będzie odbierał od państwa telefony właśnie z takimi pytaniami. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem programu Ostry Dyżur Prawniczy był pan mecenas Szymon Topa, radca radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy. Kłaniam się jeszcze raz, panie mecenasie. Bardzo serdecznie dziękuję państwu za uwagę. To był Ostry dyżur prawniczy na antenie Telewizji Republika.